francuski kompozytor, który był kardynał w Solicie, oczywiście pominany za chwilę, otworzył bowiem bardzo serdecznie dziękujemy Padam na Dan, to jest niedzielny, ale gość niedzielny Lubelski Serwis Informacyjny. Jesteśmy fantastyczny obserwator, który tydzień w Lublinie. Patrząc na to, profesor Zalotowa, był to kontynuacji arcybiskup Stanisław Wójcik, prezydent miasta Lublin Krzysztof Żuk oraz marszałek województwa lubelskiego Wiesław Sosnowski. Kwestia została zwołana przy pomocy finansowej miasta Lublin województwa lubelskiego. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom, wszystkim przyjaciołom, także są za pomoc przy organizacji festiwalu. A za chwilę wyjątkowo Janis Sendik, Fokopio, nasi goście z Austrii, Akademii Muzycznej w Mielcu, wykonają kompozycję Szarla Witora, kompozytora w 2064 roku, żyjącego w 1937. Przede wszystkim jest to kompozytor, który bardzo nam się wyraża oczywiście z muzyką organową i wykonywanymi symfoniami na tę historię. Tutaj oczywiście kompozycja, która w repertuarze stała na co to już w sprawie jest, można powiedzieć, nieco zapomniana, ale jest ona bardzo ważna. Szanowni Państwo, mamy w Sosnowcu nawet i fortepianu, która została skomponowana w 1878 roku i stała się bardzo ważną dziełem kompozytora ze względu na pokaz ekspresji to późno romantyczne utwór jest specjalnie przeznaczony na wylot i nie przetrzymany został napisany najważniejszemu francuskiemu flecieście i nauczycielowi mówienia na flecie dotychczasowo Paulowi Montafanerowi. W jego wykonaniu wtedy premiera odbyła się w 1884 roku w Paryżu. Od samego początku dalsza oczyszczona Sylwita stała się bardzo popularna. Chociaż jak wiedzą artyści, wykonując ten utwór nieco zapomniany przez właśnie festiwaleczne sale koncertowe. Suita opus 34 w oryginalnym